Polska Unia Transportu po raz 11 zaprosiła przewoźników do Krzyżowej. Bardzo dużo miejsca na spotkaniu poświęcono różnym formom oszczędzania. Skoro nie można podnieść stawek, a rosną koszty transportu, pozostaje tylko ciąć wydatki. Jedną z metod jest członkostwo w Polskiej Unii Transportu, która udzieliła dużej pomocy przewoźnikom używającym pojazdów dostawczych. Dla firm, które mają transport między 2,5 a 3,5 DMC, to jest praktycznie kłopot z pozyskaniem licencji. Oczywiście my jako Polska Unia Transportu pomagaliśmy i ci, którzy skorzystali z naszej pomocy, praktycznie wszyscy otrzymali licencje, którzy odpowiednio wcześniej skorzystali z naszej pomocy, ponieważ my wiemy, jak wypełniać te druki. U nas nie było pomyłek, u nas nie było zastosowanych błędnych druków. Pomoc w formalnościach to także forma oszczędzania. Oszczędzania cennego czasu przewoźników. A przy tym Polska Unia Transportu oferuje jakość. Jesteśmy rzetelnym związkiem z niedużymi składkami, który pomaga przewoźnikom w różnych problemach. Wszystkie wnioski, które złożyliśmy w imieniu naszych przewoźników, zostały rozpatrzone i licencje zostały wydane. Żaden z wniosków nie uzyskał statutu do uzupełnienia. To ważna sprawa, bo każdy błąd wniosku o licencję owocuje nie tylko odrzuceniem dokumentów. Następna sprawa związana z licencjami to jest taka, że wniosek, jeżeli ma braki formalne, uzupełniony nie trafia jako wniosek uzupełniony, tylko trafia na koniec kolejki, jakby był całkiem nowym wnioskiem. Czyli znowu czas oczekiwania jest 4 do 6 tygodni na wydanie takiej licencji. Łatwo policzyć, jakie straty w tak długim okresie ponosi przewoźnik nie mogący legalnie pracować. Co się stanie, jeżeli uzupełnienie braków będzie niepełne? Okazuje się, że ponowne czekanie. Wniosek trafia na koniec kolejki. Znamy przypadki firm, które do nas teraz zwracają się o pomoc, które złożyły już wnioski w marcu, a dostały powtórne wezwania o uzupełnienie wniosków. Do dzisiaj nie mogą jeździć, a wiemy, że od 21 maja te licencje są obowiązujące. Dlatego zamiast samemu wyważać otwarte drzwi, lepiej od razu zwrócić się do Polskiej Unii Transportu, aby zaoszczędzić najcenniejsze dobro – swój czas. Jak jeszcze można oszczędzać, pokażemy w kolejnej relacji z Krzyżowej.